staram się pokazywać w ostatnim czasie, że Lubuskie zawsze było, jest i chcę być dalej otwarte na współpracę z partnerami, stąd kontakty dotychczas w tych ostatnich kilku tygodniach z premierem Saksonii. Bardzo ciepłe wrażenia, jakie wynoszę z tych relacji. Taka widać duża otwartość na współpracę z Polakami. Myślę, że podobny sposób myślenia o sąsiedzie. No to wszystko też w chwili, kiedy warto zastanowić się nad przyszłością euroregionu, poszukać nowej formuły działania, bo czas się zmienia, oczywiście wiele się wydarzyło, te różnego rodzaju instytucjonalne formy działalności przejęte zostały w części, a to przez urzędy, administrację, w tym też urząd wojewódzki, który zajmuje się środkami unijnymi, ale z całą pewnością jest ogromny obszar i wielkie pole do popisu dla tysięcy ludzi zaangażowanych w różnego rodzaju wspólne polsko-niemieckie działania na naszym pograniczu. Naszego spotkania to jest to podkreślić, jak ważna nasza relacja z województwem lubuskim, jak ważne takie relacje są i oczywiście sprawdzić, jakie nowe możliwości mamy i jestem bardzo optymistą po tą rozmowę. Na pierwszym planie oczywiście to jest rozwój ekonomicznego, ale no, to jest naprawdę szeroka perspektywa, która jest potrzebna teraz, bo jesteśmy naprawdę na wysokim poziomie już i teraz to jest naprawdę wyzwanie, to jest splanować, żeby mamy wspólną podejście i wspólna wizja. Połączenie to jest bardzo ważne, to jest wieczne wyzwanie, ale musimy poruszać tą kwestią i jestem optymistą, że pozwolnie krok po kroku możemy osiągnąć coś. No szczerze mówiąc, nie jestem tak zadowolona z prędkością, ale myślę, no naprawdę pójdziemy teraz do przodu.